Cześć kochani, witam was w trzecim odcinku z serii... Z jakiej serii? Z serii Stormhill Mystery Family Shadows. Pamiętam oczywiście tytuł gry, ponieważ gramy już w nią dosyć długo. No, dosyć długo, to jest pojęcie względne. Bo jak na przygodówki, no to wiecie, kilkanaście godzin to by było długo, tak? A tutaj mamy co, trzecią, jakoś trzecią godzinę gramy w tę grę. W każdym razie, jesteśmy tutaj w tym innym pokoju. I musimy ogarnąć, co tu potrzeba zrobić. Mamy linę, farbę. Mamy to koło metalowe, nazwijmy to. Tu jeszcze mamy jakieś części. No gdybyśmy chcieli coś utkać, tak, to możemy tutaj się postarać to zrobić. Aha, i jeszcze... jeszcze do świeczki. Znaczy wosk właściwie, tak. Tutaj coś zielonego się wydobywa. A co tu się zacięło? Więc jak to uwolnić? Może nożem? Nie. Nóż jest zbyt tępy. Księga. Aha. Dobra, czyli za kominkiem są ukryte jakieś kryształy. Rozumiem, czyli cała ta posiadłość została zbudowana faktycznie na jakimś starodawnym, antycznym ołtarzu. No właśnie, może i damy radę jakoś te kryształy zdobyć. Zobaczymy, nie? Znaczy te świeczkowe rzeczy zbieramy, widzę. Czyli tam trzeba dołożyć chyba do tej patelni, nie? Pamiętacie? Taka była patelnia. Aha, tu jesteśmy. Dobra, idziemy tak. Tutaj. Czy to jest ten kominek? No, chyba tak. Aha, rozumiem. Czyli pewnie staryną mamy to uzupełnić jakby. Tylko, że do tego celu musimy iść do kuchni. Tu dołożyć do tego gara. Świeczki. Czy to już wszystko? Czy jeszcze nie? Aha, drewno. Co my tu mamy, tą linę utkać? Nie. Nie sądzę. A może by to linę otworzyć? Nie. Też nie. No dobra, to jaki jest pomysł na tą całą... całe przedsięwzięcie? Co my tu mamy w ogóle w inwentory? Ach, to! Tak! Dobra, teraz działa. Była część od tego po prostu. No dobra, i co właściwie? No i coś mamy na tym niby. Ale to nie jest przecież ostrzałka chyba, czy jest? Ach, to jest ostrzałka, Boże, ja myślałam, że to zwrzeciono takie, żeby sobie, wiecie, utkać, nie wiem, dywan czy coś. Rozumiem. Dobra. Okej. Można by coś tu włożyć, położyć czy cokolwiek. Farbę? Lustro?
Nie, raczej nie, ale za to mamy... mamy takie coś, kawałek jakby szmatki. No i kminimy dalej, tak? Co by tu zrobić? Teraz mamy wyjść z tego domku. I co? I zobaczyć na zewnątrz? No tu chyba się nic nie da zrobić, przynajmniej chwilowo. Przynajmniej chwilowo. No tak, mapa nic nie pokazuje. A, zaraz tu pokazuje. Dobra. Jak tego misia uwolnić, plusza? Może tym nożem? Tak! Super! Ojej, konik uciekł. No ale to dobrze. Że przynajmniej nie jest uwięziony. To było okropne. O, i drewna trochę mamy, super. I młotek. No to bardzo przydatne narzędzia, że tak powiem. Drewno. Zapałki. Bardzo proszę. Mamy upieczoną starynę. Jeżeli da radę to wlać tutaj. Niby da. Nie za bardzo wiem, jakby to się zrobiło, wiecie, tak normalnie, na żywo. A raczej niezbyt prosto. No ale... gra to gra. Kryształ. Co, przykryć tym? Nie. Lusterkiem? Też nie. Czy księgą? Też nie, Boże. A tu? Dobra, linę. Nie, nie linę. No kurde. Nie za bardzo mam pomysł. Czym bym to miała, wiecie, przyskrzynić? No i co mam z tym młotkiem zrobić? Trochę nie czaję. Aha. Aha. No przecież oczywiste, prawda? No nie do końca, ale cóż. Dobra, trzyma się. Tyle dobrego. Potrzebujemy przynajmniej tą co? Książkę, nie? No i co, przylezie to babsko? Czy nie przylezie? Calm down. I won't hurt you, please. Just listen to me. No. I'm not James. I'm his son, Robert.
My father told me that my mother, Catherine, is stuck between worlds, and I came to help her. Please, forgive me. I made a terrible mistake. If you allow me, I will help you to put everything right. There is an altar under the house. From there, you can go to the in-between world. For the ritual, you will need my heart. It is sealed in a casket in the living room. This was my payment for strength. Thank you. Now I'm free. No i co? Nadal będzie taka miła? No proszę. Mamy jakąś taśmę do obejrzenia zapewne. A tam jakieś złe, niegrzeczne filmy na tej taśmie. Nie no, to co wy? Nie sądzę, znaczy mam nadzieję, że nie. Coś tu widać. Tylko po prostu musieliśmy powciskać różne guziki na książkach. Albo powciskać książki. O kurde, piłę mamy też. Się zapowiada ciekawie. Jeszcze dwóch brakuje. Jest jakiś klucz. O, dzięki. Ale to i tak jeszcze nam jednego brakuje. Kurde, gdzie ukryłaś tego czwartego? Może tu gdzieś jest. O, dobra, to jest ten klucz. Czy co, tak to mamy ułożyć, czy co? Jakaś instrukcja, czy coś? Aha, rozumiem. Rozumiem, cztery. A da się tak iść? Chyba się nie da. Raz. Ale jak ja mam to poprowadzić, tego klocka? Chyba, że mamy zacząć na dole. Tak, na dole, dobra. Trzy. Raz, dwa, trzy. Potem dwa. Potem cztery. Trzy, cztery. Potem dwa. Dlaczego? Trzy. Raz, dwa. Klucz. Czy to jest to, czy nie? Aha, tu jest. No i co? Otworzyło się, czy nie? Czy nie wiadomo? Czy to musi być w jakiejś, nie wiem, kurde, kolejności?
jasno, no źle. Dobra, to jest dobrze, czyli te będą odwrotnie. Okej. Otwarte. Jest ładnie. No tu nie wiem chyba, albo nie, nie wiem. Możem też nie. Korzenie. Co, rozwali się? Mamy łańcuch. Okej. Aha. Takie buty. No dobrze. Czyli mam je, ale co, one tylko idą jak? Tylko w jednym kierunku, czy co? Nie rozumiem. Ciekawe. No dobra. Zacięte teraz, ale to nie jest. Dziwny ten mechanizm cały, tak jakby, nie wiem, to musiało w jakiś sposób spaść, nie? Takie mam wrażenie. To tego nie zrobimy teraz, jeżeli nie można tego dać do góry. Bo nie ma jak trochę. No właśnie. No to jeszcze raz. Teraz? Aha, nic. Ojej. Dobra, mam pomysły. O nie! No i co? I znów zostanie to samo. Jeszcze raz. Może tak. Co z tym? A no nic. Źle. To tutaj. To tutaj.
i to będzie samo. To jest w ogóle bez sensu. Dobra. Znaczy może i z sensem, ale... Możemy to pominąć? Możemy. Żyło się. To najważniejsze. Mamy jakieś... jakieś pudełko. Skrzynię bardziej. Aha, czy to jest kluczyk do tego? To nie jest kluczyk do tego. Jak to? No to teraz jestem trochę zdziwiona. Wiemy może. Aha, i tu jest ten ołtarz pewnie, tak? No, potrzebujemy tam przejść kawałek. O! Tym nam się powinno udać. Trzeba to namoczyć i wytrzeć to lustro, żeby nie było takie oprane. Dobra. No i proszę się, sezam otworzył. Patrzymy, co tu jest. Może to jest ten klucz w końcu. Jakie były te instrukcje? Mamy położyć.
właśnie, rytuał. Aha, tylko to serce jest potrzebne, racja. Dobra, to idziemy w końcu otworzyć tą skrzyneczkę. Trochę paskudne, no ale trudno, skoro jest potrzebne, to jest. No i co? Rysujemy runy. Rysujemy. Jeszcze poczytamy jakieś dziwne inskrypcje. To jest taki jakby zegar, nie? No, podziałało. Hello, son. You made it here. Forgive me that I had to leave you like this, but someone had to help you from this side. It was impossible to open the transition otherwise. Your mother is surrounded by unholiness near the tree on the cliff. We can open a portal that will absorb all the evil spirits and send them back to where they came from. I have prepared everything already, but someone from the real world must perform the actions. That is why you are here, in your hands. This amulet will open the portal. I had to take some chances to get it. But it was worth it. We have to go now. No, spoko. A dokąd mamy iść? Już tu nie ma. Co, mamy iść do tego... to na to drzewo? No może. No, spoko, a... to na przykład? It worked. The portal absorbs all the unholy spirits. Oby. O, chyba nam się uda uwolnić ją.
Catherine. No, fajowsko. You are here. Catherine, this is our son. He helped me to free you. He grew into a good man. Son, thank you. We're so glad to see you. You helped us, and now we can leave this place. We love you. Aha. The unholy powers are fading. I feel how their control weakens. It seems that I am now free and can find peace. Forgive me. We've cleansed this place of all the unholy spirits. Maybe I'll come back here and restore my parents' house. No, całkiem fajna chałupa, nie powiem. Jeszcze ktoś tutaj się kotuje. I tyle. Mi się przynajmniej dowiedzieliśmy, jak się ta gra skończyła. Nie będziemy na razie grać w dodatkowy rozdział, ale powiem wam, że fajna gra. Fajny klimat. Ciekawa historia. Trochę krótka, no ale wiecie, te gry, że tak powiem, ukryte obiekty, nazwijmy to, ten gatunek, on zazwyczaj się charakteryzuje tym, że te historie nie są jakieś niesamowicie rozbudowane i bardzo długie, ale ładna muzyka, ogólnie podobało mi się na plus. Jeżeli wam też się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli macie ochotę zobaczyć więcej. Dzięki serdeczne za oglądanie, za słuchanie i życzę wam wspaniałego tygodnia. Cześć!